koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, no teraz mamy dłuższe odcinki, odcinki spod znaku gwinta. Tak jest, moi drodzy. Musimy ograć wszystkich okolicznych ludzi, od których możemy zdobyć karty frakcji Skellige. No i to musimy uczynić, moi drodzy. Tak więc lecimy. Lecimy. Trochę jeszcze nam osób zostało, więc zastanawiam się, ile odcinków właśnie spod znaku gwinta nam wyjdzie. No ale zobaczymy. Jeżeli tylko wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do świata Wiedźmina. No dobrze, dobrze. Moi drodzy, no to co? Zielarka jest dla nas wyzwaniem. Klient powracający to klient zadowolony. Zapraszam, zapraszam. Dobrze, zagrajmy w gwinta. Tym razem... Ziółka, ziółkami. Ale zagrajmy. Ale skoro nie mogę pokonać jej talią Skellige, spróbuję to zrobić talią potworów. Więc zobaczymy, jak to pójdzie nam w ten sposób. To się przyda, to się przyda. Jest jeden wampierz. No tylko ciebie sobie chyba wymienię. O, no jest Gunter, jest ok. Jest ok, dobra. No to dawaj. Ona pewnie ma grzybki. O. Dobra, dobra. I Nekiri. Proszę, jedną kartę wziął, już mnie przebił. Zróbmy tak. A ty niedobry ty. Dobra, spasujmy. Ha! Wiedziałem, że Bora będzie brał. Dobra, u nas zostało co nieco. I ruch przeciwnika. Dawaj, dziadu. O, żeż w mordę. No to mamy przesrane. O, z jakiej to racji? Bor by mi się teraz przydał. Wszystkich trzech by upieprzyło. No, przeciwnik spasował. Wcale mu się nie dziwię. My musimy teraz wygrać za wszelką cenę. Co my tu mamy? Czwórkę, czwórkę, czwórkę. No nic. Czwórkę. No co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i dobra. I tu po zawodach. Tak, bym odjął 12.
49, dobra. I tak to zrobimy. On ma Bora jeszcze, tyle wiem. Aha, pięknie. 16 na wejściu. Co to było? Co to dało? Karty odrzucone każdego z graczy zostają przetasowane i przywrócone do talii. A, takie buty. A ty co masz? Wybierz dowolną kartę pogody ze swojej talii, natychmiast ją zagraj. A czemu nie mogę? Ja bym bardzo chciał. No daj mi tę kartę pogody. A może ja nie mam kart pogody w talii? Ja chyba wszystkie wyrzuciłem. Ale jaja. No nic. Dobra, koniec rundy. Koniec balu, panno lalu. Zobaczymy, co teraz. Ja pierdzielę. Ty, wygrałem! Jednym punktem. No tak, bo nie miał nic przecież w graveyardzie i wszystko było w talii, ale sam się zrobił. No dobra. Dobra. Mardrom. A co to jest za karta? Proszę mi pokazać. Talia. Nie. Skilliki. Jest Mardrom. To jest... O! Dawać grzyby. Grzyby są fajne. Grzyby się przydają. Dobrze, no to teraz trzeba kogoś następnego zachęcić do gry. Dzień dobry. Proszę, to tu mamy kupca. Witam, szanownego pana w najlepszym sklepie wielobranżowym Dupont i synowie. Satysfakcja gwarantowana. Dobrze, to najpierw proszę mi... Co tam masz? Pokazać właśnie swoje towary. I co my tu mamy? Obrazów pełno. Mamy pełno różnorakich obrazów, moi drodzy. Ale my ich nie chcemy. Dobrze, no to gwięcik. Skoro tak sobie gawędzimy, to może szybka partia gwinta. Dobrze. I tutaj my właśnie nie mamy żadnych kart pogody. To wszystkie powywalałem. Może przydałoby się mieć chociaż jedną. No dobra, niech będzie jedna. A nie, kurde, to przecież nie ta. Na cóż ja to biorę? Dobra, czyli tak to. No dobra, coś mamy. Jego też muszę wyrzucić z talii. Czwórka jest za słaba. Może by tak spasować? Nie.
Dobra, nie. Nie ma co pasować. Dobra, róbmy tak jeszcze. I tyle. Dobra, teraz to mi nie zależy. Dobra, i my pasujemy. Od wymyślił. Trochę nam się słabo karty ułożyły, trzeba przyznać. Chyba nawet bardzo słabo nam się karty ułożyły. O Jezus. Dobra. Przeciwnik spasował. No ja mu się wcale nie dziwię. No i tyle w temacie. Dziękujemy. Te berserki nie są wcale takie złe. O proszę. I co, mój ruch? Niech będzie. Dziewczyny się zleciały. Trzeba przyznać, że talia potworów pod tym kątem jest zabójcza, nie? Ja pierdzielę, czwórkę zamiast tej dwunastki, co się dzieje? Przecież przegrałem. Nie no, a było tak blisko. Nie znajdziecie lepszych towarów? Tak, tak, nie znajdziemy, nie znajdziemy. Dawaj gwinta, graj. Oj, teraz wziąłem mniejszą stawkę chyba. No cóż, trudno. Dobra, rozpoczynamy. Nie no, co... Ale żeby tak spieprzyć, żeby tak źle kliknąć. Dobra, coś jeszcze musimy wyrzucić. Dobra, tego łucznika. No coś nie mamy szczęścia do kart ostatnio. I co mu to dało? Skoro przeciwnik spasował, to ja też pasuję. Czyli wygrana używając tylko jednej karty. No, okej. Narzekał nie będę. Dobra, zróbmy tak. Jesteś cwaniaczek?
No to proszę. O, gryf. Wiedziałem, że to gryfa. No dobra. Oho, wampirze się zlecą. Pas. Dobra, mamy. Czy coś nam z tego wylizie, czy nie? Zaraz zobaczymy. O ty dziadu, ale mi pisnął. Bardzo nieładnie z twojej strony. Niech będzie Lugos. Czyste niebo. No tak, no bo co by to innego, nie? Przeciwnik spasował. No to skoro przeciwnik spasował, to znaczy, że przeciwnik przegrał. I o to chodziło. Dziękuję. To u mnie zaopatruje się dwóch. Pirat z klanu Dintuncum coś tam. Dobra, to zobaczmy. Zobaczmy tę kartę piracką. To jest pirat. Co to oznacza? Niszczy najsilniejszą kartę lub kartę na polu bitwy. Przydasz się. Piracie, przydasz się. Zdecydowanie. Tylko czasami tego typu rzeczy są podchwytliwe, bo skoro niszczę najsilniejszą kartę na polu bitwy, to trzeba będzie to sprawdzić, bo może być sytuacja, że on będzie nawet naszą kartę niszczył, nie? Jeżeli nasza będzie akurat najsilniejsza na polu bitwy. Pancerze najlepsze wykułam od... Także to jest taki temat, to może zagramy, który będzie trzeba sprawdzić. Dobra, my już dorzuciliśmy tamtego tego dziada, dobra. Dobra, to zostaje. Ty zostajesz, ty też. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy bidę. Mamy totalną bidę dzisiaj. No ale nic, mamy co mamy. Mój ruch. Zaczynamy od szpiega.
To może być ciężko, powiem szczerze. Może być ciężko. Dobra, lecimy tym. A, czyli Gunter może przywołać tego, ale on nie może przywołać Guntera. Ole lipo. Kurde, wrzuciłbym coś jeszcze, ale z drugiej strony szkoda mi. Spasujmy. Spasujmy, a teraz będziemy rzucać wszystkie swoje siły. Natalii sama. O ty dziadu ty. No dobra. Ale czy coś z tego będzie? Tutaj wrzućmy łucznika. Dziwne zagranie, nie powiem. Dziwne, dziwne. Dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Spasował. No i tu mu się wcale nie dziwię, bo też bym spasował. Dobra, i teraz powinno coś nam zostać, nie? No właśnie. Dobra, tak zrobimy. Triss się pojawiła na polu bitwy. No proszę. Dobra, i co my tu? Dobra, ciebie weźmiemy. Proszę bardzo, to mi się podoba. I Ciri. Koniec rundy dla mnie, a przeciwnik? Aha, przeciwnik szału nie ma. No i dobra. Dziękujemy bardzo. Kambi. A co to jest Kambi? Teraz zobaczmy, spójrzmy w te talie. Kambi, 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 to jest to. Gdy karta zostaje usunięta z pola bitwy, na polu bitwy pojawia się nowa jednostka. Czas Kambi zapije i ostrzeże Hemdala. Interesujące, nie powiem. O, proszę, to teraz mamy ponad 400 metrów do... Coś mnie wrza. Czy metrów, kroków, nie wiem, jaka to jest jednostka miary, tak na dobrą sprawę. Dobra, biegniemy, biegniemy. Po kolei niech nas prowadzi. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda?
Dobra, dotrzemy do kolejnej rozgrywki. Trochę tego jest, nie? Zobaczcie, 8 już mamy zrobionych, czyli nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie, bo wszystkich jest 19. I ten ma niby nas od bestii zbawić? Godzina 6, panie Biorowusta! No to zobaczymy. Ale mówię, żeby to nam szybciej poszło, dlatego te odcinki muszą być dłuższe, bo w przeciwnym wypadku to byśmy dorobili tych odcinków z Gwinta, robili. Dzień dobry. Kiedy byłem chłopcem, nie wiedziałem skąd te smrody, kładłem jaja w beczkę wody. Okej. Interesujące. To nas chyba jeszcze nigdy nie było. A, bordel mama. W moich skromnych progach. Co was sprowadza do Tussauds, mistrzu Geralcie? Powiedzmy, że interesy. A, no tak. Podróże służbowe, dużo pracy, stresu, z dala od domu. Trzeba się jakoś zrelaksować. Moje dziewczyny będą wiedziały, jak wam powiem. Przytulne miejsce. Miło mi, że to dostrzegacie. Widzicie, kiedy odłożyłam dość pieniędzy, żeby założyć własny dom uciech, chciałam, żeby to nie był dom tylko z nazwy. Żeby to nie było miejsce, do którego klient pada, rozwiązując nogawice i wychodzi, jak tylko dziewczyna przekręci się na bok. U mnie pościel nie śmierdzi potem. W łóżkach nie ma pluskiew, a wina nie rozcieńczamy wodą. Tu chce się zostać dłużej, pogadać, rozsiąść się wygodnie w fotelu i zapalić fajkę. Oczywiście, trzeba tylko wpierw uiścić skromną opłatę. No dobrze, ja nie przyszedłem tutaj na dziewki, chciałbym tylko zagrać w Gwinta. O wyjątkową usługę, tylko niech to pozostanie między nami. O, jestem zawstydzona. Ale co mi tam? Jak mogę pomóc? To co? Zagramy w Gwinta? No to gramy. Dziwota, że to jego księżna wezwała. No proszę, ona będzie z Kojatel grała. Dobrze, to się przydać może. To też. Dobra. Ciebie zamienimy i ciebie. Kurde, na cholerę mi karta z grzybami, jak nie mam tego. Nie mam żadnego berserka. No i dalej nie mam berserka. Zobaczymy, jak to nam się wszystko potoczy. A może by tak spasować? Dobra, spasujmy. Mamy i tak przewagę, mamy 3 karty więcej. To jest dosyć duża przewaga, nie mówię, że nie.
Dobrze, dobrze. Dobrze, przeciwnik spasował. No i my też spasujemy. Szybka akcja, dziękuję. No i teraz co? Teraz ja czy kto? Aha, dobra, tutaj nam statki zostały. I mój ruch. Tej karty boję się użyć, powiem wam szczerze, bo mi moją kartę rozwali. Znaczy rozwali, no jest taka opcja, że to mógłby rozwalić mi moją kartę. Zobaczmy, trudno. No właśnie, tak jak myślałem. Spieprzyłem totalnie. Spieprzyłem totalnie. I co? Po tych grzybkach. Wrzucę je, no ale to nic nie da. No i wygrana, dziękujemy. Następny. Mardrum. To są chyba kolejne te... kolejne grzyby, nie? Mardrum, tak. My już mamy dwie w talii. Czy potrzebujemy więcej? Chyba nie. Stąd trzeba tak wyrzucić parę rzeczy jednak. Tak myślę. Płatnerza wywalam. Jednego łucznika wywalę. To wywalę. I to wywalę. No i tyle w temacie. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. O, proszę, to tu się wchodzi. Dobry. A tu rzeźnik jest. No dobra, pokaż, co tam masz. Nic co ma, nic nie ma. Nic, czego byśmy chcieli od niego, tak naprawdę. Wiem, że jesteś zajęty, ale może partyjka Gwinta? No to lećmy. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. No i znowu, co mi po grzybach? No, dobra, jest chociaż jeden berserk. O, on też gra z Kerigę. Przeciwnik spasował, a my jesteśmy w stanie, że tak powiem, tanim kosztem wygrać tę rundę. O, fajne. To ta karta, to mi się podoba. Heimdall, kiedy znajdzie trzęs biegą mrozu, Heimdall wezwie nas do walki. Bohater, nie działają na niego żadne.
Ale faza. To mi się podoba. I a ja mogę jeszcze raz? I mogę. Dawaj, dziada. On mi się przyda na kolejną rundę. Bo w taki sposób zagwarantuję sobie Heimdala. Dobra, muszę użyć tej karty, bo i tak w żaden inny sposób grzybków potem nie wykorzystam. Jest Ceres. No właśnie. To chyba trzeba spasować, bo nie osiągniemy tego. On jeszcze kart ma. Dobra, pas. Pozbyliśmy się Ceres i tych książulków. To będzie dobre. Mamy Heimdala i o to chodziło. Dobra, ruch przeciwnika. Kurde, niedźwiedzia? Nie. Nic mi nie zrobi. Bo nie może. Dobra, dawaj, co tam masz? Berserka. Przykro mi, ale nie wygrasz ze mną. Nie ma nawet takiej opcji. Proszę. Żeby dowalić ci jak najmocniej. No, przeciwnik spasował, no bo co miał zrobić? I wszystko w temacie. Dziękujemy. Już znalazłem. Co chciałem, to znalazłem. Skelgijski sztorm. O. Pożyłem. Skelgijski sztorm. Redukuje siłę wszystkich jednostek strzeleckich i oblężniczych do 1. Ciekawe. Bardzo ciekawe, nie powiem. No dobra, biegniemy. Na kolejne wyzwanie gwintowe. Co się dzieje? Kurde, teraz najgorsze, chodź, płotka, przydasz się. Bo... Ileż ja będę z piechotą biegał. Tym bardziej, że są to tereny takie, gdzie ty możesz w pełnym cwale biec. O cholera, przepraszam. Czyli tutaj przy błoniach turniejowych. Ale śmierdzi. To nie ty, nie ty. Ten zbrojmistrz pewnie. Wyście są Geralt z Rivii, Herbu Most? Zwycięzca turnieju? To dla mnie zaszczyt. Pokaż najpierw, co masz. Co tam masz? Standardowo. Mamy tu pancerzy wiele. Ale my trzymamy fason. Geralt musi wyglądać jak Geralt, a nie. Dobra, jest sporo fajnych rzeczy, ale nie ma kart do gwinta, więc
działajmy z tematem, gdyż cel mamy wiadomy. Wiem, że jesteś zajęty, ale może partyjka Gwinta? No i dobra, i lecimy z Kelikę. To zostaje. Ty, Berserkier, też możesz zostać. O, i grzybki mamy. Zanadrzu. No dobra, mamy chociaż tyle. Może nie być wcale takie miłe i proste. Zobaczymy. Okej. Można i tak. Można i tak. Ale czy trzeba? Dobra, pasujmy. Z takim przeciwnikiem wcale się łatwo nie gra. Trzeba przyznać. Od początku nam trochę zajechał. No jeszcze tym bardziej, że karty mamy takie, a nie inne. Teraz go potraktowaliśmy w odpowiedni sposób. Aha. No. Dobra, wróciło do tego, co jest, ale... Dobra, to teraz użyjemy grzybków. O! Fajnie. Fajnie, fajnie, bo wiem, że jeżeli wygram teraz, to ewidentnie zdobędę te karty. Czyli tego nie mogę teraz... Znaczy nie, no mogę użyć, ale... Ale czy jest sens? Kurde, spasowałbym chętnie, bo nie wiem, czy on się będzie odważał teraz. Dobra, palicho, spasujmy, zobaczmy. Najwyżej przegram, no nic, życie. No i patrz. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. No dobrze, mój ruch. Coś wam nie wyszło, za to mi wyjdzie. No to pokaż, co tam masz. Zrobimy tak. I ciebie przywrócimy. Pięknie. Mm-hmm.
Mówisz, masz. Ja sobie też umiem w trąbkę podmuchać. Proszę. Samych grajków mam. No, a ty co zrobisz teraz? Wsadź sobie tego rycerzyka. Wygrałem. Dziękuję. Skierwiński sztorm znowu. Dobra, ty będziesz chciał grać. Herald Herbumost, szermierz nad szermierze. Zapraszam, zapraszam. Dobra. No i gramy. Nie ma czasu. Może do stracenia. Od młota słyszę świsty, rąbie stal, aż lecą iskry. To fajne jest. Dobrze. Ciebie, o Olaf, rzędź. O, fajnie. Mamy berserka jednego? Mamy. Niech będzie sobie iskierwiński sztorm. Na mnie wrażenia nie robi. Można i tak. Można i tak. A może by tak spasować? Myślę, że tak. Bo szkoda tracić karty. A i tak już mamy Heimdala. Na dobry początek. Teraz tak, no i o to chodziło. Ale teraz za to musimy wygrać za wszelką cenę. Dobra, tutaj niestety, ale jestem zmuszony do uczynienia właśnie tego. No to trzeba sobie zabezpieczyć, żeby Heimdall był na następnym. W naszej następnej rozgrywce. O, wy dziady. No i dobra, udało się. No i u mnie Heimdall zostaje, czyli tu już mam ten plus 11 punktów do przodu. Dodatkowo jeszcze karty ze zdolnościami. 21, u niego tylko 10. Dobra, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Aha, ja mam ruszać jako pierwszy, dobra. Przeciwnik spasował. I stwierdził, że już nie ma sensu się bawić, a my wystawiamy wszystko. Dziękuję. Młody berserker.
trochę tych jest berserkerów. Dobra, polecimy dalej. Jeszcze chyba jedną rozgrywkę machniemy, jedną albo dwie. Zobaczymy, jak to pójdzie w czasie. Ondulacja! Witam, mości Geralcie. Dotarły do mnie wieści o waszych wyczynach. Mógłbyś mnie ostrzyć? Dobra, my się nie będziemy strzyc, tylko my zagramy w gwinta. Może zagramy w gwinta. Ondulacja! Włosów rewitalizacja! No i dobra. I zobaczymy, jak to nam pójdzie tym razem. Kurczę. O. Bardzo ładnie, tylko żeby grzyby jeszcze trafić. Nie ma grzybów. Trudno. Oż ty myszowoże wstrętny. Pięknie, co by nie powiedzieć, że cudownie. W sumie niepotrzebnie to zrobiłem. A. No nic. Dobra, pasujemy. Pasujemy, szkoda kart. Hardy, no to moja flota też wypływa. Przeciwnik spasował. A my nie mamy grzybów. Musimy użyć berserka. Teraz mogę też spasować, ale mam o jedną kartę mniej niż on i to jest problem. U mnie 6, u niego też 6. Dobra, ale u niego z tym, z dodatkiem, to już jest trochę niefajne. Ale trudno. Mamy co mamy. Czy my w ogóle mamy coś ciekawego w tym? Jego berserka z czwórką jedynie, ale czy mi to coś da? Dobra, tu już i tak lecą wszystkie. Wszystkie elementy, które możemy. O, Ciri. Moja droga. Czy po zawodach. One przesrane jak Pinokio w krainie termitów to już. Chociaż tyle. O, no tak. Sprawiedliwość musi być, nie? No i teraz chwila prawdy, moi drodzy. Dla mnie już koniec rundy, on ma jeszcze dwie karty. Nie no, to jest chamstwo. Tak, zdecydowanie to jest chamstwo. Przegrałem. Witam, mości. Tak, witam.
Dobra, gramy w Gwinta. Zagramy w Gwinta. Postulacja! Włosów rewitalizacja! Łupieżu anihilacja! Dobra, to się może przydać jednak. Grzyby mamy, mamy. Dobrze. Coś jeszcze wymienimy? Może to. Dobra, na Lugosa mamy. No nic, ruch przeciwnika. O, zaczął od Grajka. Nie wiem, czy to dobry ruch, czy nie. Ja zacznę od Szpiega. Dobra, my damy tak. Dobra, no i tak nie wykorzystam później tego w żaden inny sposób, więc trzeba tak to ogarnąć. W sumie trochę bez sensu zrobiłem, no ale cóż. Dobra. Pasujemy. Niech on sobie wygra tę rundę. Za to cztery karty więcej. To może być jego zguba. To może być zdecydowanie jego zguba. On spasował. Brakuje mi... Kurde, no. No nic, zrobimy sobie tak. I tak. Trudno. To już tak będzie koniec. Już i tak nic więcej nie wykorzystamy. W żaden sposób tego? Dobra. No to losowo nam ładnie poszło, jakbyśmy... O, no, no. Podoba mi się. Grzybów, żeby tego berserka ciachnąć. Szkoda. O, lemie niedźwiadka piznął. No nic, zdarza się. Jeszcze dwie karty ma. Oho. Kogo przywoła z powrotem? Tu koleżankę? Nie, stateczek. No, mamy szansę wygrać, nie? Tym bardziej, że mamy Olafa w zanadrzu. Przeciwnika, ale przeciwnik już pasuje, bo przeciwnik nic nie ma więcej. To jeszcze mój Olafa dajmy. No i mamy wygraną. Mamy skeligijski sztorm po raz kolejny. Także moi drodzy, no w tym oto momencie zakończymy ten oto odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. No a jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję również z tego miejsca wszystkim, którzy wspierają kanał finansowo.
A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!